To, no, zacznij. No, ja teraz chciałem cześć się przywitać, że cześć Kabaret Nowak. Mówi się dobry wieczór, bo to oglądają ludzie, a nie twoi znajomi. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie pozdrawiamy Was, wszystkich widzów Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej. Tak. Ja i moi koledzy. Ja moich znajomych też, co cześć im mówię, też się pozdrawiam. Ich tu nie ma. Ale sobie obejrzą. W nowym roku przyjechaliśmy tu, jest prawdziwa zagranica żartu. To znaczy jest zagranica, czyli nie widać granicy, widać tylko co jest za granicą, a samej granicy nie widać. Nie widać granicy, bo granica jako takiej nie widać. Tylko... Bo Schengen jest, nie ma granic. A, także właśnie. Jest, no... Tajne granice, jak mówią na zachodzie. Teraz ty coś powiedz. Nie, ja tu dzisiaj jestem forma reporterska, także ja... Mamy specyficzne czasy. Najpierw COVID, a teraz inflacja. Czy w tych czasach jest jeszcze miejsce na kabaret? Teraz to dopiero jest miejsce na żarty, na dowcip, na dystans. Szczególnie Frankowicze. Tak, użyję słów klasyka, my się nie orientujemy, my nie tutejsi. Tak, my nie wiemy jak w Chrzanowie jest z inflacją i z COVID-em. Także my pierwszy raz tu jesteśmy. Przyjechaliśmy się zorientować. No i tam no to... dopytamy, także będziemy wiedzieć. Tak. A z czymkolwiek Państwu kojarzy się Chrzanów? Tak, Chrzanów z Wigilią. Kojarzy się z babiczką. Z Chrzanowa. A mi z Wigilią. Chrzanowa. I z Chrzanem. Już nawet nie wiem, co wtedy reklamowali, ale babiczka z Chrzanowa była. Moja babiczka pochodzi z Chrzanowa, tak było. Krystyna i ksiądz podbili no, całą scenę w Polsce. Skąd pomysł na Krystynę i księdza? No to to jest długa historia, ja Wam opowiem. No, siedzimy sobie kiedyś. Ja nie mam rąk, nie mam rąk. Metodą prób i błędów wiele było pomysłów na to. Koledzy nie wierzyli, że naprawdę starsza kobieta może mieć taką moc w sobie, a jak wiadomo, kto jak nie baba. Gdzie diabeł nie może, tam Krystynę pośle. A cała reszta, proszę Państwa, zapraszamy. Kupujcie bilet na nasze występy, Kabaret Nowaki. Jesteśmy wspaniali, jeszcze już jesteśmy po 40, także przychodźcie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to wszystko, nie można mówić takich słów, ale no, bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Zostaw to! Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiamy, życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby się darzyło, żeby granice się rozszerzały, żeby inflacja malała i żeby wszystko inne w pomyślności rosło. Teraz ty po 40 my wiemy, żeby rosło. Chrzanowska TVN.